Z tej strony Gabi Krupa z Cyrkusowych Śniadań. Za chwilę obejrzycie wideo, które zostało nagrane podczas naszego trzeciego cyrkusowego śniadania w Krakowie kilka dni temu, na którym to rozważaliśmy bardzo, powiedziałabym, kontrowersyjny, praktyczny, taki dosyć inspirujący dla niektórych temat współzarządzania, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Mieliśmy super gościa, Paweł Brodziński z firmy Lunar Logic, która to firma już od dobrych kilku lat praktykuje to, co my obecnie możemy nazwać turkusowym podejściem, turkusowymi praktykami i ma po oczywiście pełnym procesie przejścia krok po kroku, tak, w tym kierunku, natomiast obecnie posiada pełną transparentność dotyczącą wynagrodzeń oraz posiada proces, w ramach którego te wynagrodzenia się zmieniają i tak naprawdę każda osoba może zaplanować zmianę takiego wynagrodzenia, nawet dla samego Pawła, który dla świata zewnętrznego tak naprawdę jest prezesem. Także o tym Paweł Brodziński w mini wideo, natomiast chciałabym Was przy okazji oczywiście serdecznie zaprosić na nadchodzące śniadania, jeszcze mamy ich kilka przed wakacjami, a we Wrocławiu chyba nawet podczas wakacji będą się kontynuować, więc dołączcie do nas, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Jak zaczyna się wątek podwyżkowy, to ile osób wypowiada się w tym wątku podwyżkowym? Między 7 a 15. Są edge case'y? Ale to są super pojedyncze edge case'y, z między 7 a 15. Załóżmy, że minimum 7. Co to znaczy? To znaczy, że o każdym człowieku 7 osób ma opinię. Opinię w takim sensie, że jest w stanie sformułować opinię o jego, jej pracy, czasem zaproponować konkretne wynagrodzenie, czasem nie. I kiedyś robiłem prezentację i spróbowałem to narysować. I miałem taki pomysł, że narysuję tutaj 25 kropek Lunara, tu jest mniej. I potem każde kropki połączę z 7 innymi. I zacząłem to robić w PowerPoincie. Taką sieć. I stwierdziłem, że jak spróbuję narysować 7, to nic nie będzie widać, bo będzie tak gęsto. Zrobiłem 5 i już było mało co widać. I tutaj pewnie jest średnio po 3. I teraz to, co tutaj narysowałem, w szczególności można by zejść poziom wyżej, bo ja mogę mieć opinię o Twojej pracy, a Ty możesz nie mieć opinii o mojej pracy, więc to mogłoby być jakby te strzałki, to mogłyby być strzałki w obie strony. Ale dla uproszczenia zostawmy, że załóżmy, że jeżeli ja mam opinię o Twojej pracy, to Ty masz opinię o mojej, bo pracowaliśmy razem. Teraz to, co tutaj jest narysowane, to jest w pewnym sensie taka sieć współpracy, powiązań między ludźmi w Lunarze. I jeżeli chcemy, z perspektywy Lunara, jeżeli chcemy, żeby decyzje o wynagrodzeniach były podejmowane sensownie, to musimy pilnować, żeby ta sieć była w miarę gęsta i żeby była dobrze rozdystrybuowana, żeby nie było takich rzeczy. Bo wtedy ta jedna osoba ma nadmierny wpływ na decyzję o tej osobie. Natomiast, jeżeli mówimy, wychodzimy dalej, poza trzymajmy się tego modelu i wyjdźmy do organizacji, która nie ma 30 osób, tylko ma 300 osób, to nadal będzie siatka, w której opinia o Twojej pracy będzie miała między 7 a 15. I teraz ta siatka może wyglądać albo, jeżeli to będzie takim małym kółeczkiem, to ta siatka albo może wyglądać tak, że ona jest luźno połączona i tutaj jest dużo połączeń w środku. I to jest przykład firmy Morningstar. To są goście, organizacja turkusowa, która... Mieliśmy na warszawskim turkusie. Tak, byli w Warszawie. Zresztą strasznie, strasznie fajna firma, która robi turkus od lat 70. Gabi? No, 80. I oni mają tak, że te decyzje o wynagrodzeniach są podejmowane wewnątrz tych kółek. A to, ile tu jest kasy,
jest, wynika z jakiegoś tam governance process, który jest narzucony. Tutaj po prostu to kółeczko dostaje budżet i oni sobie wewnętrznie decydują. To jest jedno podejście. Drugie podejście jest takie, że w ogóle traktujesz całą 300-osobową firmę jako taką sieć i z kolei z perspektywy governance, czyli takiego zarządzania wysokopoziomowego, po prostu pilnujesz, żeby jak tutaj jest dalsza część sieci, ten drugi zespół, to pilnujesz, żeby tu nie było jedno połączenie, tylko żeby tych połączeń było tutaj więcej. I to nadal jest tak, że gęstość połączeń w tej kulce i gęstość połączeń w tej kulce będzie inna, tylko pilnujesz, żeby te kulki były odpowiednio połączone. Jakby dwa podejścia, koniec końców, nie będziesz miał setki ludzi dyskutujących o czyimkolwiek wynagrodzeniu, bo nikt z setką ludzi nie współpracuje.